Mówią, że gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść, ale gdzie 4 kucharzy, tam wiele może się wydarzyć. I faktycznie tak było. Nasz kolacyjny zestaw okazał się strzałem w dziesiątkę, choć przebieg konsumpcji był co najmniej nietypowy. Ot, taki pieczony dinozaur na przykład. Myśleliśmy, że raz, dwa podzielimy go miniaturową wersją rapiera na 4 części, a tymczasem trzeba było wykonać jeszcze 2 dodatkowe ruchy, bo w jednym miejscu skórka była za twarda, a w drugim natrafiliśmy na chrząstkę. To jednak było tylko pierwsze danie, a potem na stół wleciało drugie, które wyglądało co prawda inaczej niż się spodziewaliśmy, ale smakowało równie wybornie. Tak było aż do przedostatniego kęsa, kiedy wszyscy pomyśleli sobie, czy to jednak przypadkiem nie jest to samo mięso, które jedliśmy już tyle razy i zawsze stawało nam w gardle? No niestety, pod piękną pierzyną krył się niedopieczony stek z Oklahomy. Nasi kucharze mieli jednak doskonałe wyczucie czasu, bo kiedy przez salę niósł się szmer wątpliwości, na stołach pojawił się deser kucharza Kleja i to taki z wisienką. Z miejsca stał się hitem kolacji i wszyscy poprosili o dokładkę, a poprzednie danie zostało po prostu wykreślone z rachunku. Tak właśnie wyglądała przedostatnia uczta w koszykarskiej restauracji NBA, ale zanim pójdziemy na urlop, jeszcze raz wyprawimy kolację i to nie byle jaką, bo w menu pojawi się creme de la creme naszego zakładu. Do stolika przerwy na żądanie ekstra zapraszam Was ja, czyli Bartek Tomczak, jestem tutaj tylko kelnerem. No i dziś, jak zwykle, będę obsługiwał siedzących przy oknie Maćka Kwiatkowskiego. Cześć Maćku. Cześć Bartku. Mogę... nie. Chciałem zaśpiewać hymn do prezentacji koszkówkę. Polskiej. Z Maciejem Lampę w składzie. Jesteś bardzo podekscytowany, że tak. Maciej będzie? Dobrze, dobrze, że wszedł ten wątek polskiej koszykówki, bo chciałem cię zapytać, czy reflektujesz przed naszą kolacją NBA jeszcze na lampkę jakiejś białej, półsłodkiej, stalmetowskiej rosy, czy nie interesuje cię finał polskiej ligi? Nie, nie, zupełnie nie interesuje mnie. Polska koszykówka skończyła się dla mnie na finałach pierwszej ligi koszykówki. Ale dobrze, że chociaż coś oglądałeś w tym sezonie. Jest z nami też Przemek Kojawiński. Cześć Przemku. Cześć. 50 na uspokojenie po finale Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych, czy niekoniecznie? Bo tak mi się wydaje, że raz, że oglądałeś, dwa, że kiedyś chyba sam uprawiałeś. Wiesz co, tak, uprawiałem, zacząłem oglądać jak się dowiedziałem, że nasi gonią, zacząłem oglądać i dobrze, że zacząłem oglądać i że nie przegapiłem. Nie, spoko, w sensie bardziej byłem zdołowany tym, że Atletico przegrało z Realem. Haha, niespodzianka. Przemek ogląda piłkę, kto by się spodziewał. Jest z nami też Michał Górny, cześć Michale. Jakieś egzotyczne sporty, cześć. Czego się napijesz? Niczego. Bardziej finał Ligi Mistrzów Piłkarskiej, czy tej w piłkę ręczną cię ekscytuje? Nie, ja w soboty przeszedłem rzecz pierwszą, którą przeszedłem w koszykówce i od tamtej pory po prostu zacząłem się interesować światem. Niesamowita jest ta historia, Michał, musisz to powiedzieć. Kwiatami, jeże na przykład. powiedz o co chodzi, bo nie mam pojęcia. No niestety jest tak, że Monsun 2-0 po raz kolejny w opałach, znaczy w sezon do dupy, bo chłopaki po prostu nie przykładali się albo nie przychodzili. No i nastał ten ostatni mecz, kiedy trzeba było grać o wszystko. No i warunki były dwa. Drużyna, która z nami walczy o play-offy, musi przegrać swój mecz, a to było pewne praktycznie w 100%, a my musimy wygrać taką różnicą ze swoim przeciwnikiem, żeby mieć po prostu o jeden więcej. No, okazało się, że ta I okazało się, że ta drużyna zamiast dostać 20, czyli ta, z którą bezpośrednio walczymy o play-offy, przegrała tylko 3. I przed tym meczem wiedzieliśmy, że musimy wygrać 37 punktami mecz. Wygraliśmy 36. Mało tego, było bardzo poważne zagrożenie, że przeciwnik przyjdzie bardzo mocno depleted i przyszli tylko w 5, więc cały mecz baliśmy się o to, czy dwóch zawodników nie zajdzie za faulę i sędzia 5 minut przed końcem spotkania nie podyktuje walkoveru, co oznaczałoby tylko plus 20. A było już 39, no ale potem zaczęła się w ostatnich 40 sekundach. A kto miał ostatnią akcję? Ciężko powiedzieć, bo piłka fruwała jak szalona. Ale czy była szansa na ten 37 punkt z waszej strony, czy trzeba było obronić wtedy? Nie, kosmiczna była szansa, bo obie strony przez ostatnie naprawdę dobre, nawet nie wiem, dobrą minutę po prostu biegły w kierunku kosza, z niewiadomych przyczyn przestały biec, straciły piłkę i druga strona biegła i robiła to samo i to tak wyglądało dosyć komicznie. Ale no wynikało z tego, że walka, no po prostu walka, łapanie za nogi, ręce, faule, kłótnie tutaj, tego, no masakra. I ja wiedziałem przed tym meczem, że muszę wygrać. Jakbym w Totka grał, to też bym. Uprzedzając wasze analityczne pytania, Bartek i Przemek, było tak, że Michał na końcu nie miał timeoutu, który zużył wcześniej, żeby odrabiać straty. Tak? Bo wcześniej miałem 33 różnicy i musiałem po prostu coś zrobić, żeby pojechać bardziej, no. Także postanowiłem go wziąć.
Są emocje w polskiej koszykówce na każdym etapie rozgrywek, więc śmiało możecie też oglądać finały PLK, których Maciek nie ogląda. Ja jeszcze chciałem przy okazji... Dlaczego promujesz finały PLK? Nie! Będę próbował dzisiaj co innego? Tak chciałem po prostu powiedzieć, bo wiem, że dzisiaj są z naszej perspektywy. Dzisiaj jest mecz numer 3 chyba w Radomiu, jeżeli się nie mylę. Jak tak jesteśmy przy wszystkich nazwiskach i przy promowaniu, to chciałem pozdrowić Krzyśka Czyża, który się ze mną wymienił naklejkami i oddał mi kilka za darmo. Przy okazji zbierania naklejek z Euro 2016 a dostałem je za darmo, bo gość słucha Przerwy na Żądanie Ekstra od zawsze, więc opłaca się robić w Polsce podcasty. Tyle prywaty, przechodzimy już do tego, co najważniejsze. Za czy... darmo dostałeś? Tak. Bartek 10 lat podcastu wymienił się naklejkami. Warto! Warto, coś dostałem, żeby było zabawniej, potem sobie kupiłem paczkę na następny dzień, nawet 5 i większość rzeczy, które mi się powtórzyła, to były te naklejki, które dostałem właśnie od Krzyśka, więc... Pamiętajcie, jak w Polsce robicie jakąś własną inicjatywę, to możecie dostać naklejki po 10 latach, Zaraz fajne. Się okaże, że mogę dostać coś jeszcze, ale to za kilka minut. Przechodzimy do meritum, czyli do koszykówki i do NBA. Oczywiście zaczynamy od podsumowania finałów konferencji i wschodu i na dobry początek myślę zachodu, bo to jest najświeższe z naszej perspektywy. U nas to była miniona noc, zakończyła się rywalizacja Golden State Warriors z Oklahoma City Thunder. No i takie, Michał, proste pytanie. Ten Game 7 spełnił twoje przedmeczowe oczekiwania? Przecież to było ustawione już w meczu szóstym, przecież już było wiadomo, czy nie było wiadomo. Znaczy, nie, ja, nie pytam, tego... ja nie pytam, czy zwycięstwo Warriors spełniło twoje oczekiwania, chodzi mi o sam poziom gry w tym meczu. No, może mi bardziej brakowało tego, żeby przez wszystkie cztery kwarty działo się coś bardziej lub mniej wyrównanego, bo tutaj w trzeciej kwarcie no, ktoś odpłynął i to mocno odpłynął. I w czwartej faktycznie zaczęto gonić, no ale bezskutecznie, bo odpłynął na tyle daleko, że już nie było widać lądu. Także no, można było bardziej, ale 7 spotkań w charakterze takim, że Oklahoma wygrywa 3-1, a Golden State jest robotem sezonu regularnego i w ogóle playoffów i bez Stepha Curry'ego radzą sobie dobrze, to i tak była spora niespodzianka i tak mieliśmy kupę szczęścia, że mogliśmy to oglądać, a nie męczyć się jak z Toronto. To i tak jest wielka nagroda dla nich. Wiem, że Maciek się specjalnie nie ekscytował jakby tym Game 7, że nie wiem, nie spał w nocy, a Przemek, u ciebie jak to wyglądało? Była duża ekscytacja jeszcze przed meczem i udało się ją utrzymać, czy zupełnie nie było takich historii? Wiesz co, ja wstałem dzisiaj przed pracą, żeby obejrzeć ten mecz w miarę wcześniej, w sensie, żeby bo teraz rozmawiam z wami, więc nie mógłbym go obejrzeć po pracy, więc chyba była ekscytacja, bo straciłem parę godzin z tego powodu. Wiesz co, no to był taki dosyć typowy mecz numer 7, strasznie, strasznie, strasznie wolny, ale warto było go obejrzeć dla takiego fragmentu w trzeciej kwarcie i myślę, że to był taki super fragment Golden State, kiedy Golden State zaczęło odjeżdżać i ta gra zaczęła się kleić i był taki moment kulminacyjny, kiedy już wszystko, absolutnie wszystko im wychodziło i w pewnym momencie Sean Livingston podał za plecami do Maurice'a Spice'a, który spudował layup i znowu wszystko wróciło do takiego ślamazarnego tempa. Ale był taki fragment, kiedy pomyślałem sobie, że Golden State znowu jest sobą i Steph Curry był fantastyczny. Także no, w porównaniu do tego szóstego meczu to nie był ten sam poziom tej rywalizacji, ale no ale takie są mecze numer 7. No, dużo zbiórek w ataku, dużo walki, dużo izolacji. To była generalnie pierwsza siedmiomeczowa seria w finale konferencji w Zachodu od 2002 roku i tak się Pamiętamy. Zastanawiam, Maciek, biorąc pod uwagę te 14 ostatnich lat i niekoniecznie finał Zachodu, ale sam Zachód, to gdzie byś umieścił tę serię w takim topie? Ona by była gdzieś na szczycie, czy niekoniecznie? Serię z tych ostatnich lat. Ja pamiętam dobrze tą serię San Antonio z Oklahoma, gdy San Antonio prowadziło 2-0 i Oklahoma wygrało 20 meczów z rzędu i Oklahoma wróciła nagle 22-letnia Oklahoma i wyglądało, że to jest ich początek. Ta seria Houston z Clippers, której nie obejrzałem do końca, bo nie mogłem mieć oglądania Houston i nagle okazuje się, że Houston wygrywa tę serię, to myślę, że to też jest niesamowita seria, ale ona musi być gdzieś wysoko, gdzieś wysoko. Nie wiem, czy na pierwszym miejscu, czy na drugim, bo jedno, czego zabrakło w tej serii trochę, to poprawcie mnie chyba poza meczem numer 1, nie było tutaj takich crunch time'ów, gdzie był jakiś wielki rzut, no był ten rzut mecz Stefana 6, Curry'ego. Tak, mecz numer 6 Stefana Curry'ego, tak, dobra, trochę było, ale trochę mi zabrakło mimo wszystko takich momentów w końcówkach, tak, były no ile, dwa mecze takie, tak, gdzie to się działo, było 7 spotkań, było kilka blowoutów, było kilka takich kontrolowanych w końcówce,
Więc może tego brakowało, gdyby tutaj jakoś jeszcze podnosić wyżej tę serię. Natomiast powrót Golden State Warriors 1-3 był absolutnie fantastyczny. Równie fantastyczny jak to, w jaki sposób Oklahoma prowadziła 3-1 w tej serii. No i ja z tej serii będę najbardziej pamiętał nie to, że Stephen Curry wrócił w meczu numer 7, bo tylko się spodziewałem, że w końcu to gdzieś musi zrobić w tej serii zagrać, tylko to, jaką kaszę zagrał Kevin Durant w meczu numer 6 i praktycznie sam przegrał, tak? Bo sam chciał wygrać ten mecz dla Oklahoma i sam go przegrał. I ten mecz numer 6 okazał się meczem numer 7 dla Oklahoma, no i tyle. A ja będę pamiętał Klaya Thompsona z meczu numer 6 akurat. Z tej takiej perspektywy, że Durant miał tam szansę coś zrobić. W sensie moim zdaniem on nie szedł z pozycji takiej, że on coś musiał komuś udowodnić, tylko miał szansę pokazać, że coś potrafi zrobić i wygrać z Golden State w szóstym meczu siebie i oddał 19 rzutów do przerwy, presował, ukryty przez Iguodala, no i to była taka gra ala Russell Westbrook, który w zasadzie nie miał w tej serii takiego meczu Russell Westbrook, że takiego typowego Russella Westbrooka, że zabierał rzuty Durantowi, tylko tu był taki mecz, że Durant zabierał rzuty Westbrookowi wszystkim i po prostu nie mogłem tego znieść. No. Ja miałem wrażenie, że takie podejście Duranta trochę typu macho, właśnie jestem Michaelem Jordanem, jestem Kobe Bryantem, nie miałem w tym sezonie jeszcze takiego meczu wielkiego i to jest mój dzień, tutaj właśnie przeprowadzę Oklahomę na drugą stronę, bo jestem szefem, jestem Bogiem i okazało się, że nie jest. I być może to też czasem jest kwestia szczęścia, czasem jest kwestia dyspozycji dnia, czasem to jest kwestia jakiejś jednej małej rzeczy i być może, ale mimo wszystko no Durant zawalił wychodząc z takim nastawieniem na pewno, ale mimo wszystko mi się wydaje, że kluczowy był ten mecz numer 5. Ten taki najbardziej letni z tych meczów, po którym właściwie nikt nic nie napisał i jakoś tak przeszedł bez echa, bo to był dokładnie taki sam mecz jak w zeszłym roku Clippers grali z Houston w meczu numer 5, seria wygrana. Gramy na wyjeździe, więc możemy sobie pozwolić na to, żeby oddać ten jeden mecz, bo i tak skończymy w meczu numer 6. I miałem wrażenie, że to jest dokładnie to samo podejście Thunder, bo Golden State nie miało genialnego meczu od Curry'ego, nie miało dobrego meczu od Thompsona w tym meczu numer 5. I Thunder powinni byli wygrać ten mecz. Powinni byli skończyć tę serię 4-1. I nie skończyli i to się wszystko rozleciało. Także ja będę pamiętał, nie będę pamiętał tego meczu numer 5, bo już go prawie nie pamiętam, ale będę pamiętał, że to się wydarzyło według takiego samego scenariusza, jak zeszłoroczna seria Clippers Houston. Mecz numer 5 odpuszczamy, mecz numer 6 przegrywamy w końcówce po czołku i w meczu numer 7 już jesteśmy pod momentum, już nas nie ma w tej serii. A Michał, co ty będziesz najbardziej pamiętał z tej serii? To, że mnie tak boli teraz głowa, że nawet nie wiem, co Przemek mówi. Za okiem. Ale co, z serii z tej właśnie o? Tak, z tej właśnie o Warriors, o OKC. Będę pamiętał o tym, że warto mieć zawsze w składzie takiego zawodnika jak Klay Thompson, który może nawet nie wie, że żyje, bo tak czasami wygląda, a jest bardzo potrzebny. Nawet nie przez cały przekrój meczu, tylko w jakiejś konkretnej kwarcie, kiedy wejdzie na odpowiednie obroty, a to te obroty to wiadomo, to są trójki. Kolejna sprawa, będę pamiętał Draymonda Greena i tą całą dramę, jaki to on jest niby brutalny, co on nie robi, zapominając o tym, co się działo nawet 10 lat temu, już pal 6 te legendarne lata 90. Kolejną rzeczą będę pamiętał to, w jaki sposób można, mówię tutaj o Oklahomie, zaskoczyć kogoś, mając jakąś swoją wzwyżkę formy, bo weszli do tej serii no bez wątpienia z jakąś taką większą energią niż do tej pory widzieliśmy. Że jest w stanie się przeciwstawić komukolwiek, jeśli jesteś dobrze nastawiony przede wszystkim psychicznie. Jeśli nie myślisz o tym, co jest po drugiej stronie tęczy, nie boisz się tego wyzwania, tylko po prostu robisz swoje. I to 3-1 stąd się wzięło. Ja już pomijam to, co się działo w Golden State, że to też wykorzystanie wielu okazji, etc., etc. Ale to też jest bardzo ważne. No i kolejna rzecz, to cieszy mnie to, że dzięki tym playoffom może też, nie wiem, ja wiem, że ta dyskusja dalej nie trwa, ale gracze wysocy dalej są potrzebni w NBA i dalej są bardzo istotni i te wszystkie dyskusje, że small ball zabija wszystko, to może i prawda, ale bez Adamsa Oklahoma myślę nie wyglądałaby tak dobrze jak, nie mówię w tych playoffach, ale w tej serii. Mówię też o Kanterze i mówię o reszcie zawodników wysokich, którzy się jakoś nawet w tych playoffach pokazali. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, to co Michał powiedział, fakt, że Thunder wyszli na tę serię z takim przekonaniem, tu też pewnie kudos dla Billego Donovana, z takim przekonaniem, że ten ich big ball, że ci ich wysocy zawodnicy są w stanie ograć Golden State Warriors. Oni wyszli na tę serię z takim przekonaniem w sobie i jakby wiedzieli, że odczarowali Golden State Warriors. I faktycznie ten line-up śmierci przez
Chyba skończył na minusie całą serię, skończył, tak? Skończył minus 10 i to też jest rzecz taka właśnie, którą zapamiętam z tej serii, że line-up śmierci gdzieś umarł, gdzieś dotarł. No, w końcówce w szóstym, siódmym meczu wrócił, tak? Ale wrócił, na przestrzeni całej serii był minus 10, 59 minutę. Tak, i była jakaś taka pewność i w Billim Donovanie i w Oklahomie, że to jest sposób, że znaleźliśmy sposób na to, żeby pokonać Golden State, więc to jest na pewno coś, co będziemy pamiętać. Ja będę pamiętał też Andre Iguodale i to, co robił w meczu numer 6, meczu numer 7, po obronionej stronie parkietu, bo jedno to nastawienie Duranta i to, że forsował pewne rzeczy, dwa, że Iguodala miał te ręce wszędzie i bardzo mi się podobało to, że w meczu numer 6 w końcówce miał takie dwa highlighty, kiedy najpierw wybił piłkę Durantowi, potem wybił piłkę Westbrookowi. Bo ludzie będą pamiętali, co robił. I to samo robił w meczu numer 7, ale jeszcze taka bardzo, myślę, istotna rzecz, że usprawnienie takie małe, które zrobił Steve Kerr, to też z tego powodu Iguodala pojawił się pewnie w pierwszej piątce teraz, że dołożył kozującego do Carrego i do Thompsona i Iguodala grał jako rozgrywający. W wielu akcjach przeprowadzał piłkę przez połowę, a Carrey i Thompson biegali po zasłonach, czy grali jako spot-up shooterzy i to była takie małe usprawnienie Steve'a Kerra na mecz numer 6, numer 7, którego brakowało Billemu Donovanowi, bo on nie miał nikogo, kto choćby na chwilę zabrałby piłkę z rąk Russella Westbrooka, Kevina Duranta, uspokoiłby to i zagrałby jakąś zagrywkę w momencie, kiedy oni wchodzili w jakiś hero ball. Stawiając generalnie kropkę w serii Golden State. Mogę? Coś powiedzieć? Generalnie było znaczy, tak już wychodząc dalej, myślę, że Oklahoma się nauczyło, znaczy, ja nie wiem tylko, czy to jest dobre dla Oklahoma, bo oni przez cały sezon nie grali tak dobrze w obronie, grali w tych playoffach. Nie byli nawet blisko. Oni grali cały sezon tak jak w serii z Dallas Mavericks. Rzucimy więcej punktów niż wyrzucacie. I przegrali 27 meczów w ten sposób. I tutaj przyszli do playoffów i nagle okazało się, że tak, że oni wiedzą, jak grać w playoffach, wiedzą, co mają, wiedzą, że potrafią bronić, gdy chcą bronić, że to mają. I teraz Oklahoma może być w przyszłym sezonie właśnie znowu takim zespołem, który będzie się opieprzał trochę w sezonie regularnym. I przyjdzie do playoffów i będzie takim kolejnym zespołem, o którym możemy myśleć, że to jest zespół, który już coś znalazł i wie, co może robić w playoffach. Nie musi tego robić w sezonie regularnym. Ja się niespecjalnie z tego powodu cieszę, bo trzeba będzie ich oglądać w sezonie regularnym i tylko narzekać i zastanawiać się, jak będzie wyglądała Oklahoma, czy to coś znaczy, co to znaczy itd. ITP. No to a propos pytania o przyszły sezon, tym chciałem zakończyć ten wątek serii Golden State Oklahoma City Thunder, bo Aleksander Żerelik pyta, zakładając, że Kevin Durant zostanie w Oklahomie, Michał, jaki transfer Thunder musieliby zrobić, żeby wygrać Zachód? Możesz nawet sprzedać Russella Westbrooka. Ja nie wiem, czy jakikolwiek ma sens zatrzymywanie Kevina Duranta w momencie, kiedy Russell Westbrook byłby poza Oklahomą. Ja wiem, że parę jakichś niezłych nazwisk mogłoby wchodzić w grę, ale ja nie wiem, czy te lata doświadczenia, te lata jakiejś podstawowej znajomości między sobą, przyjaźnienia się nawet, nie będą straconymi latami, kiedy będzie nowy zawodnik, z którym trzeba się zżyć, a Durant chyba podchodzi do tych rzeczy bardziej tak ludzko, nie w sensie nie interesuje go jakiś tam, nie wiem, skillset gościa, który będzie koło niego, tylko to, czy może się z nim dogadać, współpracować na tych samych częstotliwościach i tak dalej. Także nie wiem, czy dobrze byłoby mieszać z Westbrookiem, natomiast no czasami oczy krwawiły, jak jedyną osobą w kwarcie, która mogła gonić trójką, bo wiadomo, trzy to więcej niż dwa, jest Serge Ibaka. I myślę, że o takich zawodnikach małych, żeby ta rotacja była jakaś taka pełniejsza, żeby nie grało siedmiu zawodników w meczu, tylko żeby w razie co można było kogoś wystawić i żeby rzucił te dwa rzuty trzypunktowe, bo one będą z sezonu na sezon coraz bardziej ważne i to, co robi teraz Golden State, to już nawet jak oni skończą ten swój run, nie wiem, na trzech, czterech tytułach, to będzie już zapisywane w książkach, nie wiem, tam w podstawówce, że pamiętajcie, że trójka jest więcej niż dwa punkty i musimy uczyć się rzucać. I takich zawodników powinni szukać. A poza tym Billy Donovan rozgrywa pierwszy sezon. On też do końca chyba wszystkiego nie wie, nie zna i też chciałby, może nie wiem, mieć rękę na jakimś pierwszym swoim off-seasonie, kiedy będzie mógł jakoś tam partycjonować w wyborach do swojego składu. Maciek? Z jednej strony oczywiście można mówić o tym, kto by się przydał, jakiś ball handler, ktoś to rzuci za trzy, jakiś Andre Iguodala, ktoś tego typu, ale też porównujemy Oklahoma do teamu, który wygrał 73 mecze w sezonie regularnym i idzie po to, żeby wygrać drugi tytuł z rzędu, być może najlepszego teamu w historii,
Więc zawsze będzie czegoś brakować. Myślę, że tu wyszło w tej serii na koniec to, gdy okazało się, że Randy Foy nie może grać, że Cameron Payne tylko fajnie tańczy, czy nie fajnie tańczy, ale tylko tańczy, że zabrakło jakiegoś jeszcze jednego gracza na obwodzie, który mógłby dawać zmiany, który mógłby dawać jakieś punkty, a nie to, że Durant i Westbrook kończyli grając po 45 minut w trzech ostatnich meczach. I w tym meczu numer 7 i w tym meczu numer 6 było widać, że w drugiej połowie obaj byli zmęczeni. Więc tutaj jakiś gracz by się przydał i Dion Waiters będzie zastrzeżonym wolnym agentem i to jest kłopot Oklahoma polega na tym, że Dion Waiters, który słabo kończył tę serię, ale był niezły w San Antonio i niezły na początku tej serii, czy warto zatrzymywać i płacić duże pieniądze komuś takiemu, a jeśli się go straci, to Oklahoma ma niewiele pieniędzy na to, żeby móc sobie dokoptować gracza w zamian za Diona Waitersa, nie mówiąc o tym, że potrzebują jeszcze jednego gracza prawdopodobnie na obwód, żeby móc grać w przyszłym sezonie z Golden State. Ale tak czy owak, to jest dla nich chyba taki duży zastrzyk, bo raz nie było w tym sezonie historii takich, że Westbrook i Durant się nie dogadują ze sobą, mieli dobry sezon. Ja się oczywiście zastanawiam, czy oni w ogóle powinni grać ze sobą, czy ich wartość nie jest trochę... Czy ich wartość jest maksymalizowana, gdy grają obok siebie? Wydaje mi się, że nie jest maksymalizowana ich wartość jako graczy, gdy grają obok siebie. Być może powinni grać z innymi ludźmi, ale to nie jest takie łatwe, żeby znaleźć takich ludzi i znaleźć sobie takie miejsce. I to jest duża rzecz na nich, że oni byli w serii z Golden State Warriors, doprowadzili do 7 meczu i teraz, gdy będą myśleć o przyszłym sezonie, to wiedzą, że mogą grać z Golden State Warriors jak równy z równym i może wtedy uda im się wygrać. Przemku? Znaczy, idealna postać to dwójka, trójka, która umie kozłować i rzuca za trzy. I która broni przy okazji też, ale takich zawodników jest no, kilku w tej lidze i są bardzo dobrze, bardzo mocno cenieni, więc ja jednak bym się, bo tak od paru sezonów szukamy Oklahoma tej osoby na dwójkę, która jest free and D, a oni mieli albo, zazwyczaj mieli po prostu D, Tavus Polosza nie rzucał za dobrze za trzy tam, a teraz Andre Robertson dominuje deski czasami, więc zdaje coś nieoczekiwanego, czego nie jesteśmy w stanie pewnie nawet zmierzyć, jeśli chodzi o jego defensywę i jego energię, co w tej serii często wychodziło, aczkolwiek skończył symptomatycznie ten mecz. Airbolem. Tak, airbolem 2 na 11 i minus 19 bodajże w całym meczu. I to był taki znak tego, że Warriors wrócili i wszystko wróciło do porządku, cały świat znowu kręci się wokół słońca. Ale mimo wszystko ja bym szukał tej kogoś, kto kozłuje i kogoś, kto jest w stanie wziąć piłkę w ręce i grać, i kiedy nie ma na przykład Duranta na parkiecie, żeby Westbrook grał troszeczkę bez piłki, off the ball, wykorzystywać jego szybkość, dynamikę, to, że mógłby uciekać, robić karle, uciekać gdzieś, nie mówię o uciekaniu po zasłony i wychodzeniu na pozycję, ale ścinać do kosza po prostu czy też drugi kozłujący, który grałby z Durantem i wtedy Durant grałby jako spot-up shooter. I myślę, że czegoś takiego powinni poszukać. Nie wiem, czy nie zabrakło właśnie Camerona Payne'a, który został w Oklahomie, czy grał w Oklahomie i sprawił, że DJ Augustin został wyrzucony. I czy takiego gracza, jak właśnie na przykład DJ Augustin, zabrakło w tej serii w wielu momentach, bo to są pojedyncze minuty, 10 minut, może w tym meczu numer 6, w momencie, kiedy Westbrook i Durant grali sami, tracili piłki, kiedy było wiadomo, obrona Warriors wiedziała dokładnie, co chcą zrobić. Brakuje takiej jednej, brakuje Reggie'ego Jacksona po prostu, co dużo ukrywa. Tak wyglądała seria Golden State Warriors z Oklahoma City Thunder i ewentualna przyszłość Oklahoma. No to teraz szybko jeszcze przechodzimy do tego, co działo się w finale konferencji wschodniej, a kiedy mówię szybko o rywalizacji Cleveland z Toronto, to mam na myśli po prostu plusy i minusy za tą serię. Michał, kogo ty obdarowujesz? Nie, to do tego to ja muszę być trzeci, bo to mnie naprawdę było dobre. To w takim razie, Przemek, ty jesteś ekspertem od minusów, więc śmiało, chyba że same plusy z tej serii. Minusy w tej serii. Dajmy pomyśleć, Draymond Green kopnął kogoś w jajka, to jest minus na pewno. Ale mówimy teraz o Cleveland z Toronto. A, o Cleveland z Toronto, przepraszam. Możesz wymieszać plusy z minusami, już nie będziemy tego dzielić. To Draymond Green kopnął kogoś w jajka, to jest minus również tej serii. Czekaj, bo teraz mnie zaskoczyłeś. Cleveland-Toronto. Minus. Wiesz co, ja chyba nie będę zdawał tych jakichś strasznych minusów graczom Toronto, bo oni mimo wszystko wygrali dwa mecze i to jest więcej niż się spodziewałem. I powalczyli, doprowadzili do 2-2, więc nie będę się tu jakoś tragicznie czepiał do Mara DeRozana czy Kyla Lowry'ego. Myślę, że Kyle Lowry i tak zrobił trochę więcej chyba niż myślałem, że zrobi. DeRozan zrobił tyle, co myślałem, że zrobi. Także
Także nie, bez minusa, plus dla LeBrona Jamesa za to, że przetrwał tę serię na totalnym lajcie, na luzie i myślę, że jest w najświeższych finałach od lat, będzie w tym roku. Tak. I to jest trochę ekscytujące. To jest duża historia. Powinna być duża historia, że jest taki wypoczęty. Ja to jest trochę ekscytujące, bo zastanawiam się, co może zrobić taki świeży LeBron James w finałach. On tak nie był taki wypoczęty. Nie był dawno. On rok temu grali, on przeprowadził team przez konferencję wschodnią, przez trzy serie. Wcześniej prowadził trochę Dwayna Wade'a, który miał kłopoty z kolanem w tych playoffach przez serię z Indianą, które były ciężkie dla Miami. Wcześniej to było jeszcze jak Miami walczyło to, żeby wygrać pierwszy tytuł w 2012 roku. I on nie był Boston do przejścia. Tak, był Boston i był ten mecz numer 6, tak, LeBrona. Nie był tak wypoczęty. To jest historia i to pewnie nie... Ciężko to wycenić, tak? Jak wypoczęty LeBron zmieni tutaj serię, jak to zmieni, że on będzie wypoczęty w serii z Golden State. Tak, a to jest plus chyba. To jest plus. No i, to jest plus. No i plus tej okazji dla jego grupy otaczającej, Kyrie Irving, i wygląda jakby znał swoją rolę, nie zabawia się za bardzo w Hero Ball. Te mecze, bardzo symptomatyczne, cała wielka trójka zdobyła w sześciu meczach z 14 zdobyła, każdy zdobył plus 20 punktów w sezonie regularnym, to się zdarzyło bodajże dwa razy. Raptem. Także i Kevin Love stawał tutaj na wysokości zadania zazwyczaj. I Kyrie Irving stawał na wysokości zadania. Tutaj był fenomenalny przez pierwsze dwie rundy. Nie wiem, czy nie był MVP tej drużyny. Chociaż wiadomo, że LeBron robi rzeczy wokół tego i buduje całą grę. Także plus dla Tyrona Lue. Ja myślę, że Tyron Lue też w tych playoffach, podobnie jak Billy Donovan, pokazał nam się z takiej strony. Może nie tyle, że się nie spodziewaliśmy, co jednak pokazało się, że ma coś więcej w worku jeszcze tutaj. I to, w jaki sposób wprawił w ruch piłkę, że to nie jest już iso ball LeBrona Jamesa. Oni grali przepiękną koszykówkę momentami w seriach z Atlantą i wcześniej z Detroit. I to była naprawdę momentami fantastyczna koszykówka. I też te rzeczy, które słyszymy o Tyronie Lue teraz, słyszeliśmy przez te playoffy, to w jaki sposób ustawił LeBrona Jamesa, to w jaki sposób zareagował na zwolnienie Davida Blata. Jakoś tak jest teraz po tej mojej sympatycznej stronie. Dzięki tym doniesieniom. Maciek, coś na plus, coś na minus? Minus dla Toronto za to, jak przyszli na pierwszy mecz tej serii. On był bardzo dawno temu, ale Toronto dostało tam straszny wpieprz. Tam było chyba plus 31 do przerwy. To był ten mecz, czy drugi mecz. Toronto zupełnie nieprzygotowane do tego, w jaki sposób mają bronić Cleveland. Wiem, że mieli dzień przerwy, ale mimo wszystko dam im minus. Za to, że byli trenerzy, byli nieprzygotowani i wtedy akurat dzień przed tą serią Rex Kalamian, defensywny asystent, dzień przed tym meczem Rex Kalamian, defensywny asystent był Dwayna Kaiseya, rozmawiał z Houston, więc nie wiem, czy nie powinien był się skupić na czymś innym, niż na rozmowie z innym zespołem. I w sprawie pracy, tak. I minus dla Cleveland za to, że mimo tego, że jak Przemek powiedziałeś, grałem bardzo ładnie w kosza, gdy przechodzą do takiego semi-transition, są taką, nie taką szybką maszyną, jaką Golden State są, szukając rzutów, ale są taką trochę wolniejszą, ale bardzo taką wiedzącą, co chce zrobić maszyną w takim półkontrataku, takim pozorowanym, to nie są nawet rzuty w jakiejś 5, 6 sekundzie, trochę później, 10 sekundzie, szukają tych rzutów, szukają tych trójek, znajdują te trójki. To jest plus dla nich, ale minus za to, że oni mi w żadnym momencie tych playoffów nie pokazali się jako zespół, który potrafi bronić intensywnie przez jakieś 5-6 minut i zamykać zespoły swoją obroną. I to tylko nie to, że się spodziewałem, że tak się stanie, ale nie pokazali, więc ciężko będzie im coś szukać tutaj w defensywie, tym bardziej przeciwko Golden State Warriors. Plusy. Mały minus dla Kyriego Irvinga za to, że w tych pierwszych... Minus daje Kyriemu Irvingowi za to, że o ile w tych dwóch pierwszych seriach z Detroit i z Atlantą grał pod zespół, nie grał pod siebie, nie grał takiego dribble, bo miał jakieś tam dwa mecze może miał takie, gdzie tak zagrał, czy w zasadzie dwie połowy, to tutaj od pierwszego meczu wyszedł już inny Kyrie Irving, taki Kyrie Irving, który nie szukał ludzi i przez to ten atak Cleveland, między innymi przez to, nie generował już tylu trójek w serii z Toronto. Na końcu dobrze wyszedł. Kyrie miał taki chyba ostatni mecz, przedostatni jego mecz, to był taki Kyrie Irving z tych pierwszych dwóch serii, więc może to przeniesie się na serię z Golden State, gdy będzie walczył z Kerrym. Typuję, że nie, bo będzie walczył z Kerrym. Plus dla LeBrona za to, że jest wypoczęty, plus dla Kevina Love'a za ten mecz, jego mecz numer 5, gdy zagrał dwa mecze na 13 punktów w Toronto i potem zaczęli mecz numer 5 od tego, że dogrywali mu piłki w post-up i on tam zjadł Luisa Scola dwa razy, rzucił trójkę, podał przez całą połowę i był
wyszedł z 8 punktami na pierwsze 4-5 minut i widać było, że jest w grze i to też jest ważne, żeby Kevin Love był w grze. Widać, jak Cleveland zresztą zależy już od roku, żeby Kevin Love był z nimi w grze i w tych playoffach jest Kevin Love, poza tymi dwoma słabszymi meczami gra bardzo dobrze, więc plus dla niego tutaj na pewno. Tam jest ten ciekawy stat, że jeśli Kevin Love trafia swój pierwszy rzut, to potem trafia 54% swoich rzutów, jeśli pudłuje, to trafia 30 par. On ma w głowie. On w Minnesocie był graczem z większą pewnością siebie, potem przyszedł, miał ten ciężki pierwszy sezon i tak jak oglądam Kevina Love'a, to widzę, że on toczy takie walki tutaj, więc ten pierwszy rzut faktycznie może jest symptomatyczny, tak? Ale to jest niesamowite, jak momentami jest w stanie, faktycznie, też zapomnieliśmy troszeczkę o Kevinie Love, że on jest w stanie dominować ludzi, bo jest w stanie wziąć gościa na plecy, jest w stanie wyjść za chwilę, sieknąć mu trójkę w twarz. Jest mało takich graczy w lidze, jeśli w ogóle są tacy gracze w lidze. Natomiast nadpisałem, że to będzie historia tego, jak będzie bronił w serii z Golden State. To serii z Golden State za sekundę dosłownie. Ja jeszcze chciałem dać, żeby nie powtarzać, taki plus zupełnie niekoszykarski, plus dla ESPN-u, za fajne intra przed każdym spotkaniem. A Michał, w takim razie, czy głowa boli mniej, czy... Nie, boli tak samo, ale ja nie chcę plusa ani minusa, tylko chciałbym tezę taką. Czy po prostu Cleveland nie potraktowało serii z Toronto? Ja wiem, że to może zabrzmieć tak, że o, Cleveland teraz będzie sobie trenowało, ale czy to nie jest trochę tak, że Toronto całą tą serię, przepraszam, Cleveland potraktowało całą tą serię jako taką małą przyśpiewkę przed Cleveland, żeby potrafiać trochę trójek, rozwinąć się trochę ofensywnie i tak dalej. Tak, to było widać w meczu numer 5 i w meczu numer 6. Żeby sprawdźmy wszystkie możliwości, jeśli Kyrie Irving jest na lewym łokciu, to zamiast jest 10, to niech on nie wchodzi pod kosz. Może niech on wejdzie, poda, niech ktoś rzuci za 3 punkty. Sprawdźmy się w tej materii, czy Channing Frye będzie musiał nas ciągnąć cały czas? Nie. Kevin Love niech sobie rzuci na pałę, niech sobie Irving rzuci na pałę, niech sobie nawet LeBron rzuci na pałę, wszystko jedno. Celujmy te trójki, sprawdzajmy to, bo to wiadomo będzie nasza największa broń albo największa obrona przed tym zawałem trójek, którym może być po prostu. Oni w tej serii mieli taki moment a propos tego, że mogli bardziej docisnąć Toronto szybciej. Mieli taki moment, że Tyronn Lue mówił po meczu numer 3, że mogli częściej grać przez LeBrona tyłem do kosza, że mogli to robić. To tak zajebiście działało w pierwszym meczu, jeszcze w drugim działało, zaczęli go podwajać, bo to już zaczęli go, sprytnie go podwajali Biombo od linii końcowej, to też było dobre usprawiedliwienie Kejzeja, bo to tylko to mogli zrobić, bo nie oddawali rzutów za trzy wtedy, ale odeszli od tego, mogli grać tego więcej, były rzeczy, których mogli więcej zrobić Cavaliers, między innymi to, taka prosta rzecz, matchup, który mieli na Demarze Karol, który waży 65 kilo, czy 4, i oni to mogli to robić, ale tak jak zacząłeś, Michał, mówić, to w piątym, szóstym meczu wyglądało tak, że no naprawdę mamy was w głębokim poważaniu i nawet LeBron powiedział coś takiego, że przed meczem numer 5, że jak on to powiedział, że nie traktuje tego jako jakiegoś wielkiego, że w przeszłości był bardziej, jakiego słowa użył, zapomniałem, no. Tak, że w przeszłości był bardziej zdenerwowany przed meczem numer 5, czy coś takiego, że on spokojny był przed tym, jak zapomniałem, jakiego słowa użył dokładnie, tak trochę zdeprecjonował zupełnie Toronto wtedy i potem przyszli i ich rozwalili w piątym, szóstym meczu. To, że wygrali szósty mecz w zasadzie w dominujący sposób w Toronto, tylko też pokazało, że oni cały czas to mieli w sobie i gdyby im bardzo zależało, gdyby to była ostatnia seria, jaką grają w życiu, to skończyliby pewnie 4-0 i... I konferencja tak, wschodnia, hej. Tak by może było. Tak jak mówiliśmy o Oklahomie na przyszły sezon, tak jedno pytanie do Toronto na przyszły sezon. Zostanie czy odejdzie waszym zdaniem Przemek DeMar DeRozan? Albo co ty byś mu doradził? Może w tę stronę pójdźmy. Ja bym doradził Toronto, żeby zrobili sign and trade i ściągnęli za niego kogoś innego, ale wiesz co, no... Ciężkie, oni nie mają cap space'u i to jest ciężkie dla nich. To jest w ogóle straszna sytuacja, bo jesteś drugim zespołem wschodu i absolutnie nie masz żadnych widoków na to, żeby grać w finałach NBA. Przez 2-3 lata nie masz. Tak, jest to trudne do przeskoczenia i teraz co, chcą zatrzymać Biombo, chcą zatrzymać DeRozana, czyli de facto wtedy zostawią zespół w takim kształcie, w jakim jest teraz i nie ruszą do przodu. Oni mają 9 numer w drafcie i to jest mega steal, to jest Andrea Bargnani deal. To jest steal, mogą go użyć zawsze, oddać numer 9 w drafcie i pozyskać jakiegoś silnego skrzydłowego, bo myślę, że też taki by im się przydał. Tylko z drugiej strony no nie wyjmą za to talentu, jakiegoś mega talentu, który ich pchnie, talentu na poziomie Kevina Love'a na przykład, który ich nagle naprawdę sprawi, że będą bliżej Cleveland. Gdyby nawet wyjęli
chociaż to jest już niemożliwe, no ale gdyby wyjęli zawodnika pokroju Markifa Morrisa, to też nie zrobi to jakieś. Czy Kenneta Farida z Denver za ten pick w drafcie, to też nie zrobi jakiejś dramatycznej różnicy dla Toronto. No nadal będą zespołem gorszym niż Cleveland, więc są trochę zakładnikami tego, że mają tego DeRozana, który jest po najlepszym sezonie w karierze, któremu kończy się teraz kontrakt. I jeśli go nie podpiszą, to nie będą mieli pieniędzy na rynku, na którym jest mnóstwo pieniędzy, mnóstwo drużyn ma pieniądze, nie będą mieli pieniędzy na to, żeby kogoś skusić, żeby zastąpił DeRozana. A Dwayne Casey też nie jest takim trenerem, że on będzie w stanie bez DeRozana, który nie jest plus minus, to nie jest gracz, który zrobi dużą różnicę, tak? I to jest tak przez całą karierę DeRozana. Może gdyby więcej rzucał za trzy, gdyby był lepszym obrońcą, gdyby potrafił podać, gdyby potrafił zebrać, gdyby robił inne rzeczy niż tylko zdobywanie punktów, to może wtedy by był, ale nie jest. Jest jednowymiarowym graczem i Dwayne Casey nie jest takim trenerem, myślę, który będzie w stanie bez DeRozana zbudować nagle atak, który znowu będzie w top ten. Więc to też nie jest, gdyby mieli lepszego coacha, to może mogliby się pozbyć DeRozana, tak to trochę muszą go podpisać. I DeRozan chce zostać, Ujiri mówi, że to jest cel numer jeden, żeby zatrzymać DeRozana i wygląda na to, że o ile nie dokonają jakichś ruchów z pikiem w drafcie, nie przesuną jakichś kontraktów, na przykład Terence'a Rossa, to będzie ciężkie, on ma jeszcze 3 lata za 10 milionów dolarów, nie przesuną DeMara Carrolla, nie wiem czemu chcieliby to zrobić też, mimo tego, że on nie miał dobrego sezonu, nie był zdrowy po powrocie po kontuzji. O ile tego nie zrobią, to wygląda na to, że to po prostu będzie DeRozan i ten numer 9 draftu, może go wymienią w trakcie draftu, może pozyskają kogoś, wybiorą z tym numerem. I tak jak Przemek powiedziałeś, to jest smutne dla Toronto, że są na drugim miejscu, są drugą drużyną wschodu i są tak daleko od Cleveland i Cleveland jeszcze będzie przez 2-3 lata tutaj na tym poziomie, tak myślę. Czy Toronto nie powinno zacząć myśleć, co będzie dalej, bo za 3 lata Kyle Lowry już będzie poza prime'em, DeRozan już będzie chyba wychodził z prime'u, więc czy Toronto nie powinno zagrać agresywniej i w ogóle zacząć się teraz przebudowywać w tym momencie, widząc, że i tak nie zrobią więcej. Ale nie zrobią tego, Drake przychodzi na mecze, mnóstwo ludzi przychodzi na mecze, to są ich najlepsze czasy w historii, więc no. Myślę, że dalej będą chcieli pozostać, bo to też jest coś w tym, że oni są tak wysoko, tak, że są w tej czołówce, że trochę się mówi nawet o Toronto, mimo tego, że oni są w Kanadzie, nie w USA, nie zwraca się na nich tak uwagi na kontynencie amerykańskim. To też jest coś dla nich, że oni są w grze i są w top 5, top 6, top 7 do drużyn NBA. To jest dla nich ważne. Duża rzecz. Swoją drogą chciałem pozdrowić Pawła Kapuścińskiego, bo nie tylko Barniani zapewnił kiedyś i teraz pick w drafcie, ale kiedyś mi Barniani zapewnił Mario Hezonię w Lidze Fantazy. Michał, ty... Niesamowity był ten deal. Ja do dziś nie wierzę, że on poszedł. Jeremy Lin, Andrea Barniani, druga runda 2017 za Mario Hezonię. Jestem fanem tej wymiany. Michał, zostawiasz DeRozana, czy puszczasz? No to jest pytanie, czego chce DeRozan? Czy DeRozan chce iść do ekipy, która będzie się o coś biła? Bo on zapewne podejrzewa i no, jest w tym klubie, także widzi, co się dzieje. Że jeśli zostanie, no to te jego najlepsze, najbliższe, powiedzmy 2-3 lata tego prime'u i tego schodzenia z prime'u, nawet 4 no, w porywach, no będą poświęcone umowie, która prawdopodobnie w połowie się zrealizuje w Toronto. Także jeśli chce wracać do Los Angeles, to też nie najlepszy pomysł. To jest słaby fit, bardzo, Lakersi. Tak, ale wiesz, Campton, Dom i tak dalej, to no. DeRozana może grać. No, a poza i Jim tym, Bass. Tak, to jest bardzo ciężka decyzja. Przede wszystkim decyzja pieniężna, no bo wiadomo, że jeśli będzie chciał pójść do jakiegoś kontendera z tych aktualnych kontenderów i nie wiem, cokolwiek, prosić nawet o transfer, no to dostanie Miami? Mniej pieniędzy. Nie. Ale jeśli zależy mu na kasie i na zostaniu w fajnym Toronto, to jest taki trochę pruszków, że jest mało ludzi, są bardzo z boku, główne światła miasta nie świecą, ale wszyscy są zajarani w środku i może na to polecieć i wziąć pieniądze, bo jest tam fajnie i dobrze. On może dostać propozycję od Charlotte, który będzie miał cap space, ma mnóstwo wolnych agentów. Myślę, że Charlotte może mu złożyć propozycję kontraktu. Lakersi, chociaż teraz pojawiły się doniesienia, że Lakersi nie są tak za bardzo może przekonani, może tak pomyśleli, że 3 ballhandlerów w piątce, 3 graczy, w sensie DeRozan jak Kobe Bryant nie będzie pasował na pozycji numer 3 tutaj do Russella Clarksona, nie wydaje mi się. Zresztą Lakersi mają pick w drafcie, który pewnie użyją na niskiego skrzydłowego. I z takich zespołów jeszcze, które mogłyby mieć cap space, żeby chcieć go wziąć, nie wiem, może Boston, ale jakoś też nie wydaje mi się, żeby... Chociaż Boston pewnie się też ustawi w kolejce pod DeRozana, więc nie wiem z drugiej strony, czy tak dużo będzie teamów. Na pewno będą teamy, które zaoferują mu maksymalny 4-letni kontrakt, tylko że no takich dobrych fitów dla niego, takich dobrych alternatyw. No, wydaje się, że no,
czy Udziri będzie chciał go przeciągać na jakiś niższy kontrakt niż maksymalne 5 lat. Myślę, że też będzie próbował to zrobić. Może tutaj się rozbiją negocjacje, ewentualne rozmowy, ale jeśli da mu 5 lat maksymalne, to myślę, że DeRozan zostanie na koniec w Toronto. Tak wyglądało podsumowanie finału obu konferencji, wschodniej i zachodniej, przyszłość Oklahoma City Thunder i Toronto Raptors. Teraz przechodzimy, tak jak obiecałem, do tego creme de la creme, czyli wielkiego finału NBA, sponsorowanego w przerwie na żądanie ekstra przez Pub Pop Art Cafe w Poznaniu na ulicy Długiej. Jeżeli jesteście z Poznania, to śmiało możecie wbijać na Długą 6, żeby właśnie w tym pubie obejrzeć sobie którykolwiek mecz finałów NBA, bo będą pokazywane absolutnie wszystkie. Knajpa otwiera się od 18:00. Ale jeżeli macie ochotę przyjść dopiero gdzieś w okolicach 2-3 w nocy, to śmiało dostaniecie darmową kawę z mlekiem i cukrem, jeżeli potrzebujecie na wzmocnienie, a potem możecie sobie kupić piwo. Z tego, co się dowiedziałem, 5 zł, taka dobra promocyjna cena. Pub Pop Art Cafe na ulicy Długiej 6 w Poznaniu. Zapraszamy, to oni sponsorują dzisiejszą zapowiedź finałów konferencji. Nie będę mówił finałów NBA. O kurde. O kurde. Szemku, gdybyś chciał, to zapraszamy cię. Nie wiem, czy dostaniesz... Hajsu nie dostałem. Obiecano mi, że mam darmowy alkohol do końca życia w tym pubie. O kurde. A ja też? Ja też. Ej, panowie z pubu, ja jestem z przerwy na żądanie przecież. Przemek, ja myślę, że jak będziesz mówił o tym i powiesz, że wiesz, na przykład oglądając ten mecz w pubie Pop Art Cafe w Poznaniu, miałem taką myśl, że... Myślę, że się możemy się umówić. Więc jest taka szansa, tak jak kiedyś sugerowałeś, że poczekaj, tylko jeszcze żubra się napije przed tym, co powiem i tak będzie wyglądać. Żarty żartami, ale zapraszamy oczywiście do Pop Art Cafe. Mówię to po raz ostatni już w przerwie i będę pamiętał o tym, żeby odebrać to, na co się umówiliśmy. Finały marzeń przed nami: Warriors kontra Cleveland Cavaliers, i tak się w sumie zastanawiam, czy takim stuprocentowym faworytem dla was, Maćku, są Warriors, czy niekoniecznie? Niekoniecznie. Widzę szansę, że jak Cleveland mogą wygrać tę serię z Golden State. Widzę tę szansę i myślę, że Tyronn Lue jest gościem, który jest w stanie pociągać za sznurki agresywniej niż robiłby to jego poprzednik. Który oczywiście nie dysponował takimi graczami. Kyrie był kontuzjowany, Love był kontuzjowany. Rotacja była przez to krótsza. Podoba mi się to, że w przeciwieństwie do Oklahoma Cleveland mają szeroką rotację, mają 9 ludzi, którymi mogą grać, plus Timofey Mozgov, który może się pojawić w tej serii. Dla mnie to się wszystko sprowadza do tego, żeby udupić Kevina Love'a. Żeby Kevin Love, nie, bo to jest dosyć już spora historia dwóch ostatnich sezonów. I statystyka jest taka, że zarówno w poprzednim sezonie, jak i w tym sezonie Cleveland Cavaliers wygrywali ze Stephenem Curry, gdy Curry był na boisku, gdy na parkiecie nie było Kevina Love w sezonach regularnych. I w zeszłym roku, jak oglądałem Cleveland, patrzyłem na ten team i myślałem sobie tak, to jest dobry sposób. Cleveland prowadziło 2-1, wtedy przegrało i Godala wszedł znowu do piątki i przegrali 2-4. Kończyli serię small ballem, kończyli serię line-upem śmierci. Wtedy były takie oficjalne narodziny line-upu śmierci. I patrzyłem na tamten team i myślałem sobie, jeden Kyrie Irving mógłby pomóc tutaj LeBronowi w tej serii. Jeden gość, który jest w stanie rzucić 20 punktów w meczu. Jeden człowiek obok. Nie myślałem wtedy, że Kevin Love jest tutaj potrzebny, tylko że Kyrie Irving tutaj. Kyrie Irving dobrze nastawiony. Grał tylko w pierwszym meczu, zagrał dobry mecz wtedy przeciwko Curry'emu. Przegrali ten mecz akurat. Świetny mecz. Tak, bardzo dobry mecz i potem w drugim meczu nie grał. I tak patrzyłem cały czas na tą serię. Naprawdę LeBron dużo nie potrzebuje i sobie myślę tak, Kyrie Irving jako plus nadwyżka, oczywiście jeśli nie potraktuje tego matchupu tak, jak obawiam się, że potraktuje, że wyjdzie na Stephena Curry'ego z myślą, ja jestem lepszy niż ty, stary, mogę ograć się na boju sam na sam, on tak pewnie będzie myślał, tylko jeśli wyjdzie trochę jak ten Kyrie Irving z tych pierwszych dwóch rund i z końcówki rundy z Toronto, który będzie dbał o to, żeby popatrzy, jak grał Russell Westbrook w serii z Golden State, że zaliczał też po 10 asyst na mecz. A nie myślę o tym, że Kevin Love będzie tutaj pomocą. Kevin Love moim zdaniem będzie pomocą, gdy Curry'ego nie ma na boisku. Wtedy Kevin Love będzie pomocą, więc agresywna rzecz, jaką Tyronn Lue może zrobić, to po prostu wyrzucić Kevina Love'a z piątki. I to będzie ciekawe, czy do czegoś takiego dojdzie w momencie 0-2. Czy ta seria będzie tak iść w tę stronę, że Kevin Love nie będzie dawał sobie rady na boisku, gdy trzeba będzie kryć te wszystkie rzeczy, które robią Curry, które robią Klay Thompson na zasłonach, i żeby się orientować. I Love się orientuje lepiej niż Irving i stara się w obronie lepiej niż Irving, tylko że fizycznie brakuje mu, żeby gdzieś nadążyć. Jest zawsze spóźniony o krok, nie skoczy wysoko, więc jest dużo rzeczy, które Cleveland mogłoby zabrać z serii z Oklahoma, popatrzeć, co Oklahoma robiła, tylko trochę im wykonawców brakuje. I oni mają tych wykonawców,
mogliby znaleźć tych wykonawców, tylko musieliby, no mówię, no Lowa się pozbyć, Irvinga przesunąć może tak, żeby grał z Mafią Delavedową obok więcej. Delavedowa był niezły na Kerem w zeszłym sezonie w finałach, więc są tutaj sposoby, są ruchy, może odkurzyć Mozgowa z Tristanem Thompsonem, żeby atakowali deski, tak jak Oklahoma próbowała atakować deski na ofensywnej tablicy, tak jak robili to rok temu. Używać Fraja zamiast Lowa, no nie wiem, tylko że no, to będzie ciężko, jeśli oni stracą Kevina Lowa, bo mogą go stracić raz na zawsze po prostu z drużyny, jeśli ograniczą minuty Lowa do 20 w meczu. Ja nie widzę, jak on może grać więcej niż 25 minut w tej serii średnio, żeby Cleveland wygrało. Czy ja widzę, jak może grać może nawet no. 35 minut i Clue zawsze Centra? Będzie to samo. Nie, musi trafiać rzuty. Tak. Godzimy się na to, że Kevin Love odda pewne rzeczy w obronie. I nie wiem, pamiętam serię z Detroit, tym pierwszym, kiedy Kevin Love oddawał rzeczy w obronie, ale dawał rzeczy w ataku. I teraz. Ale czy można tak grać w koszykówkę, że jeśli cię katują w obronie, to ty cały czas trafiasz rzuty? Czy tak da grać? To jest właśnie. Zatem trafianie rzutów to nie jest kwestia tego, czy chcesz, czy nie chcesz, wiesz? To jest... Nie, ale to jest właśnie ta myśl, bo w tym sezonie w dwóch meczach Kevin Love w pierwszym był 3-12, a w drugim 1-5. I teraz ja umiem sobie wyobrazić pojedyncze mecze, w których Kevin Love jest po prostu on fire, zdobywa punkty i to wszystko się obraca. Także on będzie, mam wrażenie, tutaj paznokciami walczył o to, żeby pozostawać na parkiecie. Dokładnie. Jedyną jego szansą na to, żeby pozostać na parkiecie, to jest to, że on tę trójkę odda. Że kiedy dostanie z jednej strony 2 punkty, 3 punkty, to on za chwilę odda to, bo jest w stanie to robić, jest w stanie dominować nad ludźmi w ataku i on musi być lepszym graczem ofensywnym. Ale to doprowadza mnie do takiej myśli i to jest dla mnie najbardziej intrygująca rzecz w tej serii. Bo pamiętamy zeszłoroczną serię, jak David Blatt po prostu zwalniał do niemożliwości to granie. Wszystko było granie na izolację, na półstapy dla LeBrona. Cleveland grał bardzo wolno. Teraz Cleveland jest kompletnie innym zespołem i to najlepsze Cleveland to jest to Cleveland w takiej wersji Golden State Light. Kiedy jest ruch piłki, kiedy szukają szybkich rzutów, kiedy szukają trójek. I teraz pytanie. Tyron z jednej strony może być elastyczny i starać się dostosowywać do sytuacji, ale pytanie, w co pójdzie bardziej? Czy zdecyduje się na taką właśnie na spowolnianie gry, na rzucenie tych wysokich, na próbowanie dominacji w deski ofensywnej, co może zrobić? Tristan Thompson jest magikiem na desce ofensywnej i co może robić? Czy zdecyduje się na nadanie nam najbardziej szalonej serii w historii NBA? A ja nie wierzę, że oni są w stanie grać tak, bo oni, jeśli będą tak grać, Przemek, wydaje mi się, że oni będą po prostu tracić punkty i będą częściej wybijać piłkę zza kosza, nie będą tak często w transition. Nawet jeśli będą chcieli przyspieszać grę, nie wydaje mi się, żeby przyspieszanie gry to był sposób akurat na Golden State. Ja wiem, o czym mówisz, bo oni grają tak jak Golden State Light, tylko oni są tacy ciężko dupni. No, w sensie Golden State gra szybciej. Oni grają, pamiętajcie o jednym, Kevin Love, czy jest na nim obrońca, czy nie jest, szanse u niego na spierdzielenie rzutu są identyczne. Jeśli sam jest z koszem i nie radzi sobie z tymi pierwszymi rzutami, to on może nie trafić nawet spod kosza. I tutaj takie rzeczy będą, myślę, ważne, jeśli chodzi o niego. A on jest z kolei bardzo ważny w tej całej serii. Znaczy, to jest może takie moje małe marzenie, żeby ta seria skończyła się takim shutoutem, gdzie będą wyniki po 135-130 na przykład. Bo jest to pewnie możliwe. I pytanie, czy Tyron Lue choćby we fragmentach zdecyduje się na to, żeby... To jest jakby pick your poison dla niego, bo z jednej strony ma tę najbardziej ofensywną, najbardziej efektywną drużynę swoją, kiedy gra w ten sposób. Z drugiej strony wie, że w ten sposób być może z Warriors będzie ciężko mu grać, bo Warriors są lepsi w te klocki akurat, jeśli da im się rozpędzić. Ale pytanie, czy to nie będzie właśnie taka gra na zmienianie tempa dla Tyrona Lue? Że będzie LeBron James, pamiętajmy, jest najlepszy być może z tymi swoimi rezerwowymi, kiedy jest otoczony strzelcami, kiedy może grać tyłem do kosza. Plus dla Cleveland tej serii, ten line-up. Golden State wtedy gra często bez... Dopiero w 7 meczu Thompson zagrał w drugiej kwarcie na początku. Oni grają bez Curry'ego, bez Greena, bez Thompsona. Tam będzie musiał Kerr coś zrobić. Tak, to mogą być te momenty, kiedy Cleveland może uciekać. I to jest jakby... Mam wrażenie, że możemy zobaczyć 3 różne zespoły Cleveland w tej serii i jakby... Być może szansą Tyrona Lue na urwanie tej serii jest właśnie to, żeby umiejętnie i efektywnie rotować tymi 3 zespołami, czyli jednym zespołem z wysokimi, którzy walczą na deskach i takim typowym big ballem, z jednym zespołem z LeBronem Jamesem i otoczonym strzelcami, który gra gdzieś jako rozgrywający center, gra tyłem do kosza, rozrzuca piłki po podwojeniach i tym trzecim zespołem w tym najsilniejszym składzie, gdzie ta piłka chodzi i grają troszeczkę jak Warriors. A Michał, dla ciebie kto będzie najważniejszą postacią tej serii? Love, Irving czy zupełnie ktoś inny? Myślę, że LeBron James i to, co się będzie działo w sytuacjach stresowych. Ja nie chcę porównywać tutaj sytuacji, ale to, co widzieliśmy w meczu numer 7 pod koniec z Kevinem Durantem, że
wszystko dzieje się wokół Duranta, ja po prostu przejmuję mecz. I jak na to będzie reagowało Cleveland, jak na to będzie reagowało Golden State i czy, nie wiem, może po raz kolejny będziemy oglądali LeBrona Jamesa, który czołkuje rzuty z dystansu, bo nie może wejść pod kosz, albo po prostu poddaje piłkę. To jest bardzo ciekawe, bo to mimo wszystko na fali tych lat doświadczenia wiele się mówiło, że LeBron poprawił ten aspekt gry, rzuca z dystansu już świetnie, albo oddaje kolegom, albo po prostu wbija się jak młotek w ścianę. Ale to jest kolejny finał. LeBron James jest dalej człowiekiem i mogą się pojawiać takie momenty, kiedy cała presja będzie na nim, a on będzie oddawał piłkę na przykład Love'owi, który niekontestowany nie trafi ważnej trójki albo zrobi airball. Albo po następnym posiadaniu będzie wchodził tyle razy pod kosz, aż trafi, a no, szybkich rąk w Golden nie brakuje i tam sędzia też nie wszystko zauważy. Draymond Green gdzieś tam coś zrobi i nagle się zrobi burdel i trzeba będzie gonić, nie wiem, 2 minuty przed końcem meczu będzie 8 i nie wyjdzie parę tego typu posiadań. I z powrotem pojawi się dyskusja, czy LeBron James po tylu latach jest chokerem. Jestem ciekaw, jak on sobie z tym poradzi, o ile dojdzie do takich sytuacji, a powinno dojść, no, powinno być coś takiego. A dojdzie do tego... On tutaj ma szansę zbudować takie... Nie wiem, czy on ma, powinien myśleć o tym. Ma szansę pokonać w finałach Team 73-9. I ja tutaj mogę mówić, że Kevin Love powinien grać mniej niż 25 minut, ale... Chyba w szatni tego zespołu, Przemek, jak myślisz, czy w szatni tego zespołu oni nie myślą tak, że rok temu byliśmy 2-1 z Golden State Warriors, nie mieliśmy drugiego i trzeciego najlepszego gracza i zapominają o tych meczach w sezonie regularnym, tylko ten pierwszy przegrali 6 punktami w Golden State na święta, to był mecz do końca grany, w tym drugim oberwali 30 u siebie, że oni nie wyjdą na tą serię, dobra, gramy do 4, tak, jesteśmy teraz, mamy więcej talentu niż mieliśmy rok temu, nie boimy się, tym bardziej, że no nie jest 100% pewne, jaki Kerry będzie w finałach, czy to będzie Kerry z 7 meczu, czy to Kerry z początku tamtej serii, więc czy oni nie wyjdą na tą serię z takim zupełnie nastawieniem, tak jak Oklahoma zyskała to nastawienie w trakcie, to oni od razu nie wyjdą na to, że my z wami możemy grać, bo poprawcie mnie, rok temu, ja nie wiem, takie było moje odczucie, jak oglądałem finały rok temu, że najlepszym graczem tamtych finałów był LeBron, nie Kerry. Tak. Tak było, ja myślę, że LeBron nie ma wątpliwości. Myślę, że ważną rzeczą jest też to, że w tych playoffach LeBron James przekonał się, że Kyrie Irving i przekonał się chyba przede wszystkim, że Kevin Love może być pomocą dla niego. Bo Kevin Love miał naprawdę, to o tym się nie mówi za dużo, ale Kevin Love naprawdę miał fantastyczne momenty w tych playoffach, kiedy nagle był killerem kompletnym i był killerem i z dystansu i pod koszem. I mówię, ja to będę powtarzał do znudzenia, ale ten jego skillset jest absolutnie unikalny w lidze. I jeśli to, wiadomo, że dużo z tych rzeczy jest w głowie Kevina Love. I mi się bardzo podoba to, w jaki sposób LeBron James próbował w tych playoffach budować jego pewność siebie. Ta ich mowa ciała, to, że zespół się lubi. Widać, że tam ta chemia jest. Zauważcie, że od początku playoffów, od paru miesięcy właściwie już, od czasu zwolnienia Davida Blatta nie ma dyskusji o chemii w Cleveland. Nie pojawiają się już te doniesienia, że ktoś kogoś nie lubi, że Kevin Love nie ma na zdjęciach, że coś jest nie tak. Wręcz przeciwnie, pojawiają się te fajne rzeczy. Richard Jefferson jeżdżący ze zdjęciem Kevina Love w samochodzie, jakieś takie filmiki pojawiają się te rzeczy, które pojawiają się, jak mamy do czynienia z zespołem, który ma jakąś tam super chemię. A nie myślisz, że oni się z niego trochę nabijają i Kevinowi Love'owi nie pasuje to do końca? Jak się zastanawiam, że no, dośmieją się, sprawdzają jego dystans do siebie, ta cała sytuacja z Jeffersonem, z Lil Kevem i ja nigdy nie myślałem o Kevinie Love'ie jako osobie, która ma dużo dystansu do siebie. Pamiętam, jak on się w Minnesocie denerwował, jakoś taki jest, no nie wiem. Mi się wydaje, że on ma dystans do siebie. Mi się bardzo podobało, no. To też było w tym sezonie, jak wkleił zdjęcie, James znowu wrzucił jakieś zdjęcie na Instagrama, po czym Kevin Love w pęcie wkleił swoją głowę. I to był taki znak dla mnie, że... Ale ja tak nie kupuję tego do końca, że to tak jest cały czas, wiesz? Ja tak patrzę, jak patrzę na te mecze, patrzę, co się dzieje, wiesz, po gwizdku, jak przybijają piątki, jak... ja widzę, że oni się tam lubią z nim. W sensie, nie jestem pewny, jak wygląda relacja Love'a z Jamesem. Ja myślę, że James uwierzył, że Love jest mu potrzebny. Myślę, że Love poddał się całkowicie tej władzy Jamesa. Natomiast widzę, że Love ma dobrą relację z kolegami zespołu, bo widzę te rzeczy, które oni robią właśnie na ławce, które robią, kiedy schodzą na czas. On nie jest wyobcowany z tego teamu. Przynajmniej ja nie odnosiłem takiego wrażenia. Ale... Ja go trochę tak jeszcze... Pamiętam drugą część sezonu regularnego, poza ostatnimi 3 tygodniami, gdy Cleveland po cichu zaczęło grać naprawdę bardzo dobrze, to 2 razy pchnęli Atlantę. Ja tak trochę patrzę, jeszcze nie mogę się oprzeć temu wrażeniu, patrzę na tego Love'a i myślę, że on jest świetnym koszykarzem, bardzo utalentowanym, ale że jest taką trochę sierotą w tym teamie i to jest takie moje wrażenie. I fakt, że w tych playoffach, nawet jak oni chcą, żeby on trafiał, nawet jak wychodzą, jak...
idą do timeoutu, wychodzą na połowę, żeby zbić z nim piątki, jakoś go tak, nie wiem, podkręcić, to tak, kurczę, nie wiem, jak gdzieś w szatniach widziałem takie sytuacje, wydaje mi się, że, no, nie wiem, no, wiesz, no, tak jak powiedziałeś, on się będzie trzymał paznokciami tutaj, palcami, żeby być w tej serii, więc i pokazał w playoffach, że potrafi grać na bardzo wysokim poziomie, przyszedł do gry, do czasu tego trzeciego, czwartego meczu, naprawdę grał świetnie, dwa mecze, to nic w perspektywie 14, które zagrało Cleveland, więc no to wiem, może tutaj zachodzi ta przemiana, może wiesz, czy się na końcu okaże, że tak jak kurczę, Oklahoma nas zaskoczyła 3-1 prowadząc, to tutaj okaże się, że Kevin Love nagle jest przydatnym graczem w serii z Golden State, bo na przykład Stephen Curry, bo Golden State jest też zmęczone serią z Oklahoma, myślę, że jest zmęczone i to było widać też nawet w meczu numer 7 w pierwszej połowie, że oni byli trochę zmęczeni, w meczu numer 6 było widać, że fizycznie tak trochę rozpuszczali się na końcu, bo Oklahoma też była zmęczona, ale Cleveland jest dużo bardziej wypoczęte. Że może Kerry nie ma tego shake'a. Wiesz, tak... Mecz numer 7 miał, ale no mówię, mecz numer 7 miał Kerry, miał ten shake po pierwszej kwarcie, bo pierwsza kwarta była taka jego, taka no, zwykła letnia, dosyć, no, tak. Letnia, no, tak. I wracając jeszcze na chwilę do tego, myślę, że Tyronn Lue może pomóc Love'owi i Irvingowi, ich obronie pick and roll, tego jak oni grają w tej obronie, oni będą tutaj bronić, oni wychodzą, kurczę, na Stephena Curry'ego i Draymonda Greena, na największe morderstwo w NBA, czyli ich pick and roll, tak? I nie wyobrażam sobie, żeby Love mógł switchować ten pick and roll. Myślę, że tu będzie też zmiana krycia, że Tristan Thompson będzie krył Draymonda Greena, ale w sytuacjach, w których Love będzie bronił pick and roll, w których Irving będzie bronił pick and roll, podobało mi się to, co w Toronto zrobili na koniec tej serii, gdy zaczęli trapować Kyla Lowry'ego i zaczęli trapować DeMara DeRozana. To jest sposób na to, żeby podkręcić agresywność w obronie gracza i też go trochę schować, tak myślę, robiąc pułapki, że on nie jest sam w tej obronie i nie jest taki ciężar na nim, tylko jest z kimś. Gdzieś tutaj bronimy we dwóch. W dwóch pracujemy. Love też ma bardzo dobre ręce. To też jest tak, że on nie jest obrotką klęczy, jest wolny na nogach. To jest największy problem. Ale miał też w tych trochach takie momenty, że potrafił gdzieś zaniknąć właśnie, bo on te ręce dobre, bo ma mocne piłki, więc to ma taka szansa, to jest moja taka cicha nadzieja, taką wielką historię, że do serii idzie na wymianę, rzuca drzwi i finał. Więc takie odkupienie na koniec. To pewnie nie wrażę, ale sam te historie to właśnie tak mi wypisać. Mam nadzieję, że domyśliliście się, co powiedział Przemek, bo przerywało go... Kevin Love rzuci 50 punktów. A jeśli nie, to za wersji premium jest odkodowany przemek. Tak, można wersję premium wykupić i możemy jeszcze też... na chwilę powiedzieć o tym, co Golden State może zrobić? Tak, właśnie chciałem przejść do tego, jak ta seria będzie wyglądała ze strony Golden State, bo do tej pory mówiliśmy tylko o Cleveland. Wydaje mi się, że oni, tak jak Michał powiedziałeś, a propos tego rzutu LeBrona, bo co by nie mówić o LeBronie od roku. Ja naprawdę patrzę na mecze Cleveland i jak LeBron trafia z daleka, to mam takie wrażenie, o, zapomniałem jak to jest, jak piłka wpada do kosza z daleka, gdy LeBron ją rzuca. W sensie naprawdę, to jest dla mnie odświeżenie. I miał kilka takich meczów tutaj gdzieś w playoffach, ale to w sezonie regularnym też tak miał, że mu się działo. To jest bardzo ważne, bo Steve Kerr będzie ustawiał obronę pod LeBrona. To nie jest tak łatwe, gdy na boisku jest też Irving i Love. Ale no to będzie, które to już będą finały, gdzie takim game planem może być to, żeby dawać LeBronowi rzut i LeBron będzie musiał trafiać te rzuty z midrange, gdy będą go bronić Barnes i Godala w jakichś izolacjach, będzie musiał grozić tymi rzutami. Myślę, że Barnes jest akurat, lepiej pasuje do obrony LeBrona niż do obrony Duranta, a Godala jest bardzo dobrym obrońcą na LeBrona od lat. Więc w takich indywidualnych rzeczach oni wcale go nie muszą gdzieś podwajać tutaj w tych akcjach post-up, gdy będzie postował się na lewej, prawej stronie, tak? Jeśli będą grali pick and roll, nie wiem, czy nie zobaczymy na przykład sytuacji, w której będą przechodzić pod zasłoną LeBronowi, w sensie dadzą mu rzucać, będą kryć tych wszystkich innych ludzi i LeBronowi pozwalać rzucać, czy taki game plan, bardzo prosty game plan, już sprawdzony wcześniej San Antonio robił takie rzeczy, tak? A to też jest sprawdzony game plan dla Warriors w zeszłym finale, w sensie udowodnili, także LeBron sam LeBron James jest w stanie ich pokonać. Oni się powinni martwić właśnie o to, że Kyrie Irving dorzuci 25 punktów, że Kevin Love dorzuci 20 punktów i w ten sposób przegrają. Także ja w miejscu głowy grałbym na to, że jeśli LeBron chce, to by było 45 punktów w meczu. Nie ma problemu. Tak.
Jeszcze jedna rzecz, Michał, tak patrząc z perspektywy twojej trenerskiej, gdybyś miał taki zespół, po tym co się stało z Oklahoma, wracasz z 1-3 na 4-3, to wchodzisz do tego finału jako super pewny siebie i nie, nam się nie może nic stać, czy wręcz przeciwnie, ta lampka się świeci jeszcze bardziej na czerwono, że musimy uważać na klimat. Biorąc pod uwagę to, w jaki sposób Golden State grali w tym sezonie, Steve Kerr razem ze swoim sztabem powinni zrobić taki solidny mixtape w jakichś takich odcinkach jak dobry serial, co nie wiem, co godzinkę codziennie. 5 najlepszych spotkań ich, żeby pamiętali to, co robili i w jaki sposób ustaliliśmy ten nasz system i puszczać 5 najgorszych rzeczy z playoffs, kiedy na przykład nie było Karego i sytuacje no, nie wyglądały za dobrze, kiedy podawali piłki do ludzi, którzy tam nie stali albo tracili w jakichś, nie wiem, podaniach z metra. Zrobiłbym takie przeszkolenie i na koniec powiedział, że musimy nabrać więcej pokory, ale grać dalej to samo i być tym samym, tą samą grupą ludzi. Bo innej rady nie ma, tutaj nie ma już czasu na to, żeby czasu i w ogóle pomysłu na to, że słuchajcie, mam nowy pomysł na LeBrona, teraz będziemy musieli to robić. Nie, po prostu przyzwyczaić ich do tych samych nawyków, do spokojnego LeBrona, Draymonda Greena, do tego wszystkiego, co postawiło ten zespół w tym sezonie na takiej pozycji, na jakiej jest. No to zanim każdy... Czy mogę? No, szybciutko. Skoro jesteśmy w tak popularnym programie, to chciałem się wystrzelać z myśli, skoro jesteśmy tak zanio. Ja myślę, że... Nie, liczysz na to, że dostaniesz też coś od jakiegoś pubu? No liczę może jakiś, nie wiem, pop art? No co tam? Pop art cafe, Poznań ulica Długa 6. Na ścianach, okej. Okay. Ja myślę, że Warriors uzyskali mega, tak jak mieli, to teraz uzyskali mega zastrzyk pewności siebie, wracając z serii z Oklahoma, mega. Nie wiem, może powinno się więcej o tym mówić. Może dlatego, że ten team wygrał tak dużo meczów, że tak się może nie mówi o tym, jaki to jest wielki powrót, to co zrobili, ale teraz przychodzą do tej serii i myślą sobie naprawdę, kto ma nas pokonać, jak możemy przegrać, tak? I to jest pierwsza rzecz, to jest ważna rzecz dla Warriors. A druga rzecz to jest ten taki line-up, który zmienił Steve Kerr tutaj, wstawiając Iguodalę do piątki zamiast Barnesa. Ja myślę, że Barnes mógłby wrócić do tej piątki i Iguodala grać z ławki. I wtedy jak będzie grał ten rezerwowy line-up z LeBronem, gdzie LeBron gra na czwórce, jeśli lub przy tym zostanie, to wtedy Iguodala może kryć LeBrona grając na czwórce i możemy się jakoś do tego dostosować, żeby na boisku był Thompson. Takie jakieś małe rzeczy, o których Kerr zacznie te play-offy. Ja cały czas kończąc liczę na to, że Lu wywróci do góry nogami rotację i nie zdziwię się, jeśli na przykład Tristan Thompson z Timofejem Mozgową będą zaczynać mecz numer 4 w tej serii. Jeśli coś takiego się stanie, no bo spodziewam się, że ten klub będzie miał kłopoty tutaj, więc ja bym chciał zobaczyć takie bardzo odważne posunięcia ze strony Tyrona Lue, tym bardziej nawet takie posunięcie, gdzie LeBron gra na centrze, obok niego na czwórce gra Richard Jefferson, grają totalnie nisko przeciwko smallballowi, smallballowi Golden State, oni mają ludzi, mają Shamperta, mają J.R.A. Smitha, mają teraz dwóch ludzi więcej, mają 10 ludzi, mogą grać całą serię, korzystać z nich, nie musi skracać rotacji do 7-8 osób, myślę, że na przeciw zmęczonych Golden State Warriors to może zrobić różnicę gdzieś tak od trzeciego, czwartego meczu, jeśli no, postawią się i tych pierwszych dwóch nie przegrają. To... Taki mały, ja jeszcze na przykład taki mały klucz, o czymś wspomnieliśmy. W tych dwóch meczach w tym roku, to nie Kevin Love był najbardziej minusowym graczem Cleveland, był nim J.R. Smith. I to jest też takie klucz, bo J.R. Smith miał fantastyczną serię z Atlantą, bo zazwyczaj świetnie broni Kyle'a Korvera i potrafi przebijać się po tych zasłonach i tutaj będzie miał. Jeśli faktycznie będzie tak, że to Kyrie Irving weźmie na siebie ten challenge, żeby bronić Curry'ego, no to będzie miał przed sobą Klaya Thompsona. I myślę, że tutaj też będzie dużo w tym, co J.R. Smith jest w stanie zrobić, bo on ma tę serię w defensywie raz dobre, raz średnie i tutaj z Toronto był troszeczkę jechany przez DeRozana. I dla niego to jest taki duży challenge, wydaje mi się. Klay Thompson tutaj, i jako że Klay gra dosyć podobnie do Kyle'a Korvera, to oczywiście jest lepsza opcja, ponieważ Thompson jest w stanie wchodzić pod kosz, jest w stanie atakować obręcz, to mimo wszystko to jest może taki matchup, który po cichu będzie gdzieś tam decydował. No to skoro pojawiają się LeBrona, takie rzeczy... A propos LeBrona, ostatnia rzecz. A propos LeBrona jeszcze. To, co robił... Ja zjechałem Duranta za ten mecz numer 6, ogólnie trochę za tą serię ofensywnie, ale Durant był świetny w obronie w tej serii. Pokazał właśnie tego gracza, na jakiego mówię 5 lat czekałem, bo on przestał w pewnym momencie życia grać w obronie. Był obrońcą obręczy, był gościem, który switchował. LeBron kiedyś był takim graczem. Dawno temu LeBron w Miami był takim graczem jeszcze. Jeszcze w Cleveland był takim graczem. On był graczem, który bronił obręczy,
gościem, który bronił każdej pozycji, był gościem, o którym się mówiło, że może bronić każdej pozycji, tak. To teraz już się nie mówi. Skoro on ma tyle sił, to ja bym chciał zobaczyć LeBrona, tego atletycznego LeBrona, który ma jeszcze tego atletyzmu trochę, żeby grać też przy obręczy, żeby bronić daleko ludzi, żeby rzucać się po piłki 50-50, żeby dać z siebie wszystko w tej serii. On ma siły, więc chciałbym zobaczyć tego LeBrona. Jeśli taki LeBron przyjdzie z jednej, z drugiej strony, no to hej, mamy naprawdę serię, jest szansa, że będzie seria. To będzie seria. A to a propos tego, obrony Kevina Duranta, bo to jeszcze wracając do dzisiejszego meczu numer 7, bo wtedy sobie pomyślałem, że już jest po meczu, kiedy Kevin Durant został na switchu ze Stefanem Kerrym, gdzie robił fantastyczne rzeczy wcześniej przeciwko Kerrowi i Kerry wyciągnął tą piłkę gdzieś spod kipki i trafił trójkę i pomyślałem sobie, że to jest koniec, bo cokolwiek jesteś w stanie zrobić, nie zrobisz niczego lepszego. To na sam koniec tej serii, króciutko. X-Factor rywalizacji Cleveland z Golden State, Michał? Śmiejcie się, ale Richard Jefferson. On grał, bo w ogóle tu jest sporo graczy, którzy grali. On może dostawać takie beznadziejne minuty, w sensie 5-10 w drugiej, trzeciej kwarcie, że na koniec spotkania się okaże, że gdyby LeBron nie rzucił 40 punktów, to by nam zabrakło. I myślę, że Jefferson może spełniać taką rolę takiego zapchaj dziury, kiedy Golden State wejdzie jakąś ławką, oni go odpuszczą, bo on tam będzie stał, nagle gdzieś zetnie po linii, dostanie zasłonę i podanie prostopadłe pod kosz. Także Richard Jefferson, śmiało można powiedzieć. Przemek, J.R. Smith czy ktoś inny? Znaczy dla mnie z Cleveland to jest J.R. Smith, bo to jest taki ten mniej tutaj w świetle reflektorów matchup, który będzie grany i J.R. Smith powinien podejść do tego ambicjonalnie. A po drugiej stronie Andre Iguodala, który znów może być X-Faktorem w tej serii, bo miał fantastyczną serię, fantastyczną końcówkę serii z Oklahomą. Wygląda na to, że zostawił znowu wszystko co najlepsze na playoffy i może tutaj odegrać najważniejszą rolę dla Golden State. I Maciek, twój X-Faktor? Nie znoszę jak broni, nie lubię jak nie podaje, ale Kyrie Irving przyjdzie na tę serię jak powiedziałem. On nie myśli, że Kyrie jest lepszy od niego i jeśli Kyrie Irving będzie zagrał kozacką serię, będzie jednym z trzech najlepszych graczy tej serii, to mogą być jaja, więc Kyrie Irving jest X-Faktorem dla mnie. Dobra, ja myślę, że to będzie Andre Iguodala, a Kyrie Irving będzie jedną z pierwszoplanowych postaci. To teraz szybko jeszcze typy. Maciek? Ja się jeszcze waham, tak, jeszcze jest czas, więc waham się między 4-3 dla Warriors, a 4-2 dla Warriors. Jak się będziesz wahał, to nigdy nie dostaniesz umowy sponsorskiej od Pabu, więc szybko. Która wersja jest prawidłowa? Tutaj jakbyś mówił, a może wódeczki, może piwka. Nie ma, jedno musisz wybrać. Muszę już powiedzieć, zresztą to zabawa jest, poczekaj. To zabawa, ten podcast zawsze jest zabawny, mogę to zmienić. Nie, tak mój pierwszy. Poczekaj, już 4-3 dla Golden State. Przemek? Przy czym typowanie meczu numer 7 to jest takie trochę... Wiadomo, no ale bawimy się. Przemek? Ja nie jestem w tym roku za dobry w typowaniu, dlatego postawię 4-3 na Cleveland. Michał? 4-3 też na Cleveland, ale tylko dlatego, że chciałbym zobaczyć mieszankę LeBrona Jamesa, który już jest znudzony grą w NBA i chce w końcu coś zrobić w Cleveland, i mieszanką LeBrona Jamesa, który był młody, ale się czołkował. Te dwie rzeczy w jednym chciałbym zobaczyć. Ale nie zdziwię ale się bez wcale... czołkowania, kompletnie bez czołkowania. Ja mówię 4-3 dla Cleveland, ale nie zdziwię się wcale, jak będzie 4-0 dla Warriors. Też myślałem. No, ja o tym myślałem, gdy w marcu myślałem, że będzie 4-0 dla Warriors. 4-1, no tak. Kurczę, jeśli w sensie, no teraz mając takich ludzi wokół siebie, ludzi, ekipę 10 ludzi, naprawdę LeBron nie będzie miał usprawiedliwienia w finale. No nie, to jest ten finał, kiedy nie ma żadnej wymówki. Nie ma żadnego kolana D-Wade'a, nie ma niczego. Historii, że Bosch ma rozwalone żebra i nie wiadomo, czy jest zdrowy i to też, że Joel Anthony gra i Mike Bibby podaje, nie ma. Ma zdrowych ludzi, dwie gwiazdy poza nim, ma świetnych zadaniowców, ma świetnych rezerwowych. No i muszą zacząć bronić, bo ataku mogą grać z nimi, no ale muszą zacząć bronić, nie? Tyle o serii Cleveland Cavaliers Golden State Warriors. Ja jeszcze powiem, że typuję 4-3 dla Golden State. Słyszycie już charakterystyczną muzyczkę w tle? Wszystko się zgadza, to jest zapowiedź najbardziej. Czekam na, że mamy jeszcze dosłownie 3 minuty do końca tego podcastu, bo moja Agata za chwilę musi przejąć tutaj nasz pokój, więc ja się będę musiał zmywać. Pytanie zupełnie nie koszykarskie. A co za podcast nagrywa? Lekcje języka angielskiego. Zupełnie nie koszykarskie pytanie. 10 czerwca zacznie się inna wielka impreza. Nie mówię o finałach NBA, tylko o Mistrzostwach Europy w piłkę nożną. I pytanie ode mnie do was, bo podejrzewam, że coś będziecie oglądali. Jest część zakodowana, więc pewnie nie będziecie. Jak jest zakodowana? Co to jest zakodowane? Musisz wszystkich meczów nie obejrzysz. A PiS o tym wie?
przez internet sobie obejrzysz gdzieś tam na lewo na streamach. A dlaczego? Co jest zakodowane? A dlaczego? Jak to? Masz na otwartej antenie, szybko ci powiem, masz tak, z fazy grupowej. Mecz otwarcia, wszystkie mecze Polaków. A w jakiej telewizji? To jest w TVP i to jest na Polsacie, mecz otwarcia i wszystkie mecze Polaków, natomiast na Polsacie jeszcze do tego na otwartym każdy pierwszy mecz dnia, czyli ten wypadający o godzinie 15, jak dobrze pamiętam. Reszta jest natomiast kodowana, trzeba zapłacić stóweczkę Polsatowi, jeżeli chcesz oglądać. Potem natomiast od tej pierwszej fazy pucharowej będzie jakiś mecz w TVP, jeden, jeżeli to będą Polacy. Tak, jeżeli to będą Polacy, to będzie w TVP ten mecz Polaków, jeżeli nie, to jakiś inny sobie wybiorą. W Polsacie będzie też wtedy po jednym meczu na dzień, a od ćwierćfinałów już wszystkie to będą... Jeszcze raz? Te same mecze będą w 1/8 w Polsacie i w TVP? W 1/8 nie. Natomiast od 1/4 będą wszystkie już na otwartym Polsacie, będą też w TVP mecze i tak dalej. Pytanie ode mnie, bo na tym chciałem skończyć. Komu poza reprezentacją Polski kibicujecie na Euro 2016 i dlaczego? I dlaczego Holandii nie ma? No bo nie awansowała. Nie ma Holandii? Islandia ich wyeliminowała w eliminacji. Nie ma Holandii. Zapomnieli się zapisać. Islandia była lepsza i jak dobrze pamiętam jeszcze Turcja w tej grupie była wyżej. Italia. Czy Andrea Pirlo jeszcze gra? Gra jeszcze, ale nie wiem, czy jest w składzie? No, nieważne, ale grał. To jeśli nie ma Holandii, to zostają mi tylko Włochy. No dobrze. Przemek? Ja kibicuję swoim Hiszpanom oczywiście, ale całkiem przy okazji Albania, która jest... Albania gra. Co jest niesamowite, że Albania gra i będę trzymał kciuki. Będzie taki szlagierowy mecz w grupie A, to będzie ostatnie spotkanie z tej grupy. Rumunia-Albania na przykład. Mecz biedy. Mecz biedy. Pirlo, Maćku, nie ma w składzie reprezentacji Włoch. Gennaro Gattuso? Nie. Michał, ty komu będziesz kibicował? Paolo Maldini? Franco Baresi? Nie, Ancelotti. Nie. Ja będę kibicował temu... Znaczy nie, tak poważnie. To ja myślę, że obejrzę coś, ale już w jakiejś wyższej fazie rozgrywek, jak już będą, wiadomo, że będzie śmierdziało karnymi, bo uwielbiam. Ale tak ogólnie to chciałbym, znaczy może nie tyle, co bardzo chciałbym, ale już mam dosyć doniesień, że Polacy na lotnisku w Rzeszowie. Polacy w Arłamowie. Ja nie chcę już tego. Także może czym prędzej dajmy jakiś finał i zakończmy tą imprezę. Popek wraca do KSW, to jest ważniejsze. A jest taka szansa, że może wyjdziemy z grupy w końcu i to myślę dość duża, więc stąd... Ale myślisz, czy tak mówisz tak, co ja roku? Jestem tak pewny. Ciekawości. Nie, ja jestem pewny. Nie mów mi, jesteś pewny, bo co roku z kimś się rozmawiam, kto się zarabia. Nie, ale... Polacy coś... nie, no minimum drugie Daj miejsce. Daj mi to kończyć zdanie. Jestem pewny, że wyjdziemy z grupy, dlatego że w tym roku z grupy wychodzą aż 3 zespoły. Więc... A z kim gramy w grupie? Z Irlandią Północną, z Niemcami i z Ukrainą. A Dudka wzięli na mundial? Dudka nie wzięli na mundial, ale to nie mundial, tylko euro, więc... Ale jesteśmy w stanie wygrać z Ukrainą, Bartek? Ja się tak pytam, nie prześmiewam. Jesteśmy w stanie wygrać z Ukrainą i z Irlandią Północną. Mówiliśmy o tym, że wyjdziemy z grupy, Maćku, więc... A, to już pewne jest. Tak, bo trzy zespoły wychodzą, znaczy wychodzą dwa na pewno. Co? Tak, jest 6 grup, po 4 zespoły, 2 najlepsze wychodzą i do tego, do tego dobieramy jeszcze 4 najlepsze zespoły z trzecich miejsc. To wszystko takie liberalne, zachodni świat, mówię, jesteś czwarty, zaraz będziesz wychodził z grupy, no. Kiedyś to się było postarać, żeby wyjść z grupy, a teraz nie. Nie wolno mówić słów ostatni i porażka, także... Ja chciałem powiedzieć, że będę kibicował jak zwykle mojej drugiej reprezentacji, czyli reprezentacji Anglii, no i oczywiście trzymam kciuki też za biało-czerwonych, żeby z tej grupy faktycznie wyszli, a Anglia, żeby może w końcu ugrała jakiś medal od dawna. Nie, Norwegia niestety nie gra, ale gra za to Islandia, której z takich małych zespołów będę kibicował, więc to jest fajne wydarzenie. Na ilu, pewno, że... ilu Niemców gra w składzie Niemiec? Musiałbyś to sprawdzić. A w składzie Turcji? Schodzi na dół chyba, nie? Nie mam pojęcia, ale może nie być ich za dużo. Czy w reprezentacji Turcji jest więcej Turków niż w reprezentacji Niemiec? Tak, na pewno. Czy w reprezentacji Polski jest obcokrajowiec? To jest najważniejsze. Nie ma. Nie ma, w końcu nie ma? A nie ma jakiegoś Tiago... No to jest, to jeden, dobrze. No oglądaj się... Oglądaliście ostatnio traktować jako farbowanego lisa. Oglądaliście ostatnio tą taką walkę, o której wszyscy mówili, gdzie Polak się z Niemcem bił. Pierwszy nazywał się chyba Mamet, a drugi Aziz. No, grali hymn Aziz na wejściu. Bardzo fajna była ta walka. Wszystko się złożyło. My nie gramy żadnych hymnów, natomiast w tle leci jeszcze FKJ i Instant Need, bo zawsze tym numerem kończymy przerwę na żądanie ekstra, bo tak właśnie nazywał się ten podcast, w którym podsumowaliśmy konferencję, finały konferencji, mówiliśmy o wielkim finale NBA i trochę też o Euro 2016 we Francji. Euro rusza 10 czerwca, finały NBA ruszają już teraz, z czwartku na piątek, no a my oczywiście, kiedy one się skończą, wszystko to sobie podsumujemy w zdanej
znanym i lubianym składzie, czyli Michał Górny, Przemek Kujawiński, Maciek Kwiatkowski, no i ja, Bartek Tomczak. Do usłyszenia. I jeszcze Agata Walizka mi pokazuje tutaj, że jest z nami, bo jest w pokoju, także pozdrawiam cię, Agata, i Agata ma teraz lekcję, więc ja już przekończyć. Koniec podcastu. Cześć. Ekstra. Ekstra.